Siemano, siemano, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja dzisiaj z, prawda, herbatą w ręce będę nagrywać odcinek, ponieważ jest wcześniej rano. Nagrywam wcześniej rano, jeszcze tak wcześniej chyba nie nagrywam, jest 9:50. No to może mi się zdarzyło już nagrywać o tej godzinie, ale nie spodziewałbym się, że dzisiaj będę tak szybko nagrywać. W każdym razie, dzisiaj pójdziemy sobie na same quizy i sprawdzimy, czy coś nowego pojawiło się w sprawie Palionowa. Czy są jakieś nowe quizy, czy będziemy mieli jakieś może w końcu trudniejsze pytania, które sprawią, że w końcu ja może na coś nie odpowiem związanego z Palionowem, bo póki co jestem bezbłędny, odpowiada na wszystko dobrze, chyba że są daty. W datach jestem średni, ale spróbujemy odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Może zrobimy sobie też jakiś świąteczny quiz na... bo w końcu święta idą, więc trzeba też troszkę świątecznego klimatu wprowadzić. A więc słuchajcie, wpisałem sobie Palionowo, kliknąłem sobie w poczekalnię i patrzę, że 6 dni temu są tutaj jakieś już zrobione quizy, czyli całkiem niedawno. Tutaj 3 tygodnie temu, ale te dwa są najnowsze. Musimy je sprawdzić, bo to będą najnowsze quizy, które są do zrobienia na samych quizach. Więc słuchajcie, ja w tym momencie wybieram sobie oczywiście ten quiz. To jest Jak dobrze znasz Palionowo, to jest chyba to. Rowerowa planeta Skody. Jak mogliście zauważyć, jakiś czas temu odpaliłem streama właśnie z tej gry, która jest na Robloxie. Gra została stworzona przez markę Skodę i możecie się w niej nauczyć zasad i bezpiecznej jazdy pojezdni. Bardzo możliwe, że wielu z was w tym momencie przygotowuje się do zdania swojej karty rowerowej, więc jeżeli chcecie zrobić sobie taki wstępny teścik, możecie go zrobić właśnie w gierce Rowerowa Planeta Skody. Wchodząc do gierki, pierwsze co będziecie musieli zrobić, to samouczek, który równocześnie jest właśnie egzaminem na kartę rowerową. Oczywiście nie taką kartę rowerową w prawdziwym życiu, tylko wirtualną kartę rowerową. Wirtualna karta rowerowa jest wam potrzebna do tego, żeby móc brać udział w wyścigach, żeby móc robić zadania, które są właśnie w tej gierce do zrobienia. Bez karty rowerowej tego nie zrobicie. Wirtualną kartę rowerową zdacie bez problemu, ponieważ musicie wykonać 11 zadań i odpowiedzieć na kilka pytań z quizu dotyczących zasad i bezpiecznej jazdy po ulicy. Tak więc nie ma na co czekać, wbijajcie, link w opisie macie do tej gierki, grajcie, przygotowujcie się, zdawajcie swoją wirtualną kartę rowerową. No i oczywiście widzimy się na streamie, który odbędzie się 2 grudnia, na który będziecie mogli się ze mną ścigać. Ale do tego potrzebujecie wirtualną kartę rowerową, więc lećcie, zdawajcie i do zobaczenia na streamie. Dobra, i robimy to. Dobra, pierwsze pytanie. Czy Wojan jest na Palionowie? No oczywiście, że nie. Wow, to jest moje zdjęcie w ogóle z mojego najnowszej nuty. Jeżeli ktoś nie słyszał, to wbijajcie na Spotify, bo już ją tam wrzuciłem w końcu. Kto ma skina papugi na Palionowie? Papugi? Nikt. Dobra, okej, dobra. To było podchwytliwe pytanie, okej, dobra. Ja już mówię, kurczę, kto jest papugą? Kto jest na teraz złą postacią na Palionowie? Na dany moment... X, zdecydowanie jest to X, którego musimy pokonać, już bardziej nie X, a Mutant X, którego trzeba oczywiście pokonać. Kogo z podanych nigdy nie było na Palionowie? Nigdy nie było Noobka. Noobka nigdy nie było. Jakiej piosenki Palion nigdy nie nagrał? Okej, okay, ale było. Czemu to jest dwa razy ale? Co jest grane? Zielone 3 i robię hajs. No zielone 3 nie było, ale... ponoć ma być, więc wyczekujcie. Czy Dave ma dziewczynę? Okej, okay, w takim razie odpowiedzmy sobie na to pytanie i... no i ja powiem tak, dobra, nie, okej. Okay. Dobra, w sensie jakby powiem tak, że w sensie chciałem powiedzieć nie, no bo kliknąłem nie w końcu, nie? Co? Dobra, w każdym razie lecimy dalej. Jak ma na imię Milki? Dobra, no nie, no to jest proste pytanie, no oczywiście, że Elżbieta. Czy Simpson ma dziewczynę? Nie wiem. Nie. Jakim zwierzęciem jest Marek? Marek jest... kurczę, pszczoła. Dobra, pszczoła. O, nie odpowiedziałem. Pszczoła. I uwaga, 9 na 9. 8 na 9 jesteś wielkim fanem? Jak 8 na 9? Jak 8 na 9? Jest 9 na 9. Proszę mi tu nie odejmować punktów. Wszędzie odpowiedziałem dobrze. To jest... Czekajcie, jeszcze to sprawdzam, bo... No, wszędzie odpowiedziałem dobrze, jest 9 na 9, dlaczego tu piszę 8 na 9, jesteś wielkim fanem, jestem wybitnym fanem. Skończył mi się czas na tamten quiz, może iść dalej. Dobra, chciałem zrobić ten drugi quiz, który został ten drugi z nowszych, ale nie włączyło mi się nagrywanie. Ale to i tak niewiele straciliście, bo tylko kilka sekund, bo to się okazało, że po prostu trzeba wybrać kogo się woli. No ja kliknąłem w siebie i ja jestem w szoku, że ja mam 4 głosy, prawie przebiłem Pawła, widzę, wbijcie na ten quiz i dawajcie, przebijmy. Niech mam tu 90%. Dobra, idziemy do rozumnego quizu, bo ten, no nie nagrał mi się, przepraszam bardzo, no troszkę tu pogadałem, ale no. Lecimy dalej. Dobra, sprawdźmy sobie w takim razie, kto jest... O, to jest drugi tego samego typu quiz. Kto jest lepszy z Palionowa, a więc słuchajcie, nie dam na siebie. Nie dam na siebie, ponieważ
bez sensu. Bez sensu byłoby dawać na siebie. Ja dam na przykład, dam sobie na Dave'a, dam sobie na szefa Dave'a. Uwaga, jak to wygląda. To są podobne wyniki, jak były w tamtym quizie. No mam, znowu jestem na drugim miejscu, zaraz za Pawłem, więc wolicie Pawła bardziej ode mnie. Spoko. A Dave jest w tym momencie ex aequo z Milki. Tata hejtera ma 2 głosy, to i tak za dużo. A hejter? Hejter ma 0 i słusznie. Yeti ma 3. No dobra, widzowie, no ciekawe, kto lepszy. Oczywiście nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy. To jest tylko tak naprawdę, nie, kogo wolisz, no tak naprawdę, nie? No ja na przykład kliknąłem Dave'a, no ale może mogliście kliknąć, kogo chcieliście, nie? Nie ma znaczenia. Dobra, idziemy do następnego quizu. Co to jest? Ja pamiętam, kiedy to zdjęcie było robione, to było w Energylandii. Dobra, muszę zrobić ten quiz. A więc tak, czy Palion ma dziewczynę? No, ma. I jak Palion ma na imię? Janusz. Dobra, Paweł. Jak ma na imię Toast? Dobra. Kermit, co jest grane? Jaki Kermit? Filip. Czy Szymson spotyka się z widzami? No kurczę, powiem wam, że jakby z mojego wyboru nie. W sensie jakby to nie chodzi o to, że ja nie chcę, tylko jakby nie było nigdy z mojej strony powiedzenia. Znaczy nie, no było takie coś. W sumie powiedziałem, że będę gdzieś w jakimś miejscu. No dobra, no nieważne, no dajmy, że tak. Czasem mi się zdarzy spotkać z widzami. Jak ma na imię siostra Tosta? Tosia. Ile siostra Tosta ma lat? Okej, w takim razie ma 12. Czy Dave ma rodzeństwo? A i owszem, widzowie, oczywiście możecie patrzeć na nasze poczynania na serwerze Kidowice, ponieważ jest to wioska moja i Dave'a, na której jest nasze rodzeństwo, więc wbijajcie tam, ponieważ tam się dzieją naprawdę magiczne rzeczy. No i tak samo wbijcie na serwer kidowice.pl, bo to jest serwer dla was, serwer dla widzów, możecie zagrać. Tyle czasu pytaliście o serwer dla widzów, teraz w końcu jest, grajcie. Jak Dave ma na imię? Dave... Krucy bombiarz. Dawid. Jak Milkarz ma na imię? No nie, no to jest takie proste naprawdę, że wykonuje takie coś. Ja, ile lat ma siostra Dave'a? O! No dobra, to jest mało odpowiedzi, no na pewno 14. Brat Dave'a, no są bliźniakami, więc ciężko, żeby było inaczej. No ja znam wszystkich. Znam odpowiedź na każde poszczególne pytanie. Jestem po prostu mega mocny. Dobra, zrobię sobie jeszcze jakiś świąteczny quiz. Dobra, mamy jakiś quiz. Głosowanie na fanów świąt Bożego Narodzenia. Którą potrawę świąteczną lubisz najbardziej? Barsz z uszkami, łosoś, karp, pierogi z kapustą. Inną potrawę lubię najbardziej. Ja chyba bym powiedział, że muszę powiedzieć pierogi z kapustą. U mnie są pierogi z kapustą i grzybami. Tak, dokładniej. Więc to moim zdaniem topka totalna. Aczkolwiek barsz z uszkami również lubię. Karp ja lubię, ale on ma tyle ości, że to jest... Że ja jestem głodny, a ja tam dubię. No oczywiście pewnie w tym roku znowu zjem karpia i znowu będę dubał 3 godziny. No ale... Wolę pierogi z kapustą i grzybami. No tu nie, akurat nie ma grzybów, ale nie wiem, czy to jest tradycja, że z kapustą i grzybami. Ja może z kapustą są tylko, ale u mnie są jeszcze grzyby. No dobra, nieważne. Wolisz dawać czy otrzymywać prezenty? A lubię to i to. Każdy mam wrażenie, że lubi dawać i dostawać. Czy zgodnie z tradycją na twoim stole wigilijnym znajduje się 12 potraw? Ojej, nie wiem, szczerze, my z tego chyba nie liczymy. W sensie jakby jest... Mamy już jakoś, spędzamy święta zazwyczaj w tym samym, znaczy zazwyczaj, od kiedy się urodziłem, zawsze w tym samym gronie, więc my jakby mamy chyba już dobrze sprecyzowane, co tak naprawdę chcemy mieć na stole. I chyba nie do końca trzymamy się tego, że musi być 12 potraw, bo jak nie. Aczkolwiek pewnie koniec końców jakby to zliczyć, to może byłoby w okolicy, ale chyba nie mamy tak zrobione. Więc o, jesteśmy w mniejszości. Czy kolędujesz z rodziną? O, no to nie, to akurat kolęd nie śpiewamy. To nie. Jakoś tak bardziej Kevina samego w domu obejrzymy. Czy podczas dzielenia się opłatkiem czujesz się skrępowany? No właśnie u nas przez długi czas się dzieliło opłatkiem, później jakoś... znaczy jest ten, ale już jakby nie chodzimy jeden do drugiego, bo to strasznie dużo czasu zajmowało i jakby tak bardziej robimy to grupowo, że tak to ujmę, nie? Więc może trochę, takie to by było takie, że tak się chodziło, jak się chodziło bezpośrednio do każdej osoby poszczególnej, to takie to było trochę dziwne. Czy co roku pieczesz pierniki? No ja nie, ale co roku są pierniki, bo to jednak jest taki ten, więc no ja nie piekę, ale są pierniki. Piszesz list do Świętego Mikołaja? Tak. No nie. Który kolor najbardziej kojarzy ci się ze świętami? Czerwony, zdecydowanie czerwony.
to nie ma szans, żeby tu jakikolwiek inny kolor by się kojarzył. Czy Wigilia jest twoim ulubionym świętem? Zdecydowanie, to jest moja ulubiona część w roku. Dobra, i co, i jak... Aha, i to koniec, tak? Okej, czyli skończył mi się quiz świąteczny. Ale odpowiedziałem, myślę całkiem szczegółowo na niektóre pytania, więc fajnie. Jaka emocja będzie ci towarzyszyć w gru... O dobra, odpalił mi się ten podsumowanie Świąt Bożego Narodzenia. Jak minęły ci tegoroczne święta? Jeszcze nie minęły! Dopiero zrobiłem quiz, czy w ogóle je lubię. Dobra, sprawdźmy ostatni quiz, czy nadaje się na Grincha, czy jestem w stanie zniszczyć święta. Co myślisz o świętach? To najlepszy czas w roku. Ale to na pewno się nie będę nadawał na Grincha, bo Grinch to nie lubił tego. Lubisz dzieci? Mogę je znieść, dopóki mnie nie zdenerwują. Mówiłem dzięki opiekę nad nimi, no nie, to raczej to. Raczej nie jestem jakiś taki, że opieka nad dziećmi. Raczej jeszcze to nie ten moment w moim życiu. Mógłbyś ukraść prezenty w wigilijną noc? Nie chciałbym zniszczyć innych świąt, no jasne, że nie. Z czym kojarzą ci się święta Bożego Narodzenia? Z ciepłą i rodzinną atmosferą, prezentami i ozdobami świątecznymi, z filmami świątecznymi i tradycyjnym jedzeniem, nienawiścią i niechęcią, smutkiem i samotnością z czymś innym. No nie, ciepłą i rodzinną atmosferą. Pielęgnujesz świąteczne tradycje? Bez tradycji nie ma świąt. Staram się, ale nie przykładam do tego największej wagi. O tak. Czy dostałeś kiedyś rózgę pod choinkę? Może raz czy dwa, nie, nigdy nie otrzymałem rózgi. Czy co sądzisz o ktosiach? Nie cierpię ich. A już zwłaszcza kiedy zaczynają się święta. To mili słodcy, nie mam do nich neutralny stosunek. Od kiedy czujesz magię świąt? Gdy spadnie pierwszy śnieg, gdy pojawią się pierwsze ozdoby świąteczne w sklepach? No już jak śnieg spadnie, to już tak powoli, no. Tak zaczyna się w tą stronę. Nie nadaje się na Grincha, no i dobrze.